W latach 50. XX wieku student Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, Jerzy Grotowski, rocznik 1933, zetknął się po raz pierwszy z metodą teatralną Stanisławskiego, angażującą w grę całe ciało aktora. Stanisławski uważał, że aktor może świadomie oddziaływać na podświadomość, co oczywiście przekłada się na grę na scenie. W Teatrze 13 Rzędów, a później Teatrze Laboratorium, Grotowski, jak później sam mówił wielokrotnie, rozpoczął pracę nad metodą aktorską w miejscu, w którym Stanisławski ją skończył. Według niego różnica polegała na przeniesieniu jej z kontekstu realistycznego naśladownictwa działań codziennych na pracę z energią i impulsami organicznymi. Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że to ambitne artystyczne przedsięwzięcie rozwijało się w Opolu i Wrocławiu w czasie Gomułkowskiej Małej Stabilizacji, nie trudno zrozumieć, że doświadczenie pracy z Grotowskim ukształtowało jego aktorów na wiele lat. Jedną z takich artystek jest Maja Komorowska. Beata Kwiatkowska rozmawia z tą wybitną polską aktorką, która wystąpiła w Akropolis, Kordianie i Księciu Niezłomnym i przez wiele lat pracowała z Jerzym Grotowskim.